Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie, że podzielę się z wami taką króciutką refleksją, mam nadzieję. Wracając teraz, w sumie już w domku jestem z adoracji. Byłem dzisiaj na modlitwie z Panem. Też no, radziłem się Jego parę rzeczy. Bo kochani, ciężko jest samemu zmagać się z życiem. Ciężko jest samemu zmagać się z pokusami, które przychodzą, szczególnie demony będą kusiły nas do tego, żeby zawrócić z tej Bożej drogi, którą braliśmy, na której sakramenty postawiliśmy na pierwszym miejscu, które są nam bardzo, bardzo, ale to bardzo pomocne. Spowiedź święta, jak najczęstsze przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa różańcowa każdego dnia, czytanie Pisma Świętego. No i jestem pewien tego, że kto taką drogę obiera, kto chce żyć i się zbawić, no to nie będzie miał łatwo w życiu, gdyż złe duchy nie śpią, będą próbowały ci, siostro, bracie, z tej drogi odciągnąć. Na przykład jak ktoś tutaj jest, kto ma problemy z alkoholem, a chce rzucić na przykład picie, nie? I zmaga się z tym, nie? Prosi Jezusa o pomoc i załóżmy, nie pije już jakiś czas. No to demony to jest jakiś taki słaby punkt, nie? To jest, i demony będą chciały, ażeby człowiek wrócił do nałogu. Gdyż to jest słaba strona człowieka i demony wiedzą, że poprzez różnego rodzaju, załóżmy jeszcze jak się pojawiają jakieś sytuacje trudne, człowiek właśnie jak się nie ucieka do Jezusa, jak nie prosi Jezusa o pomoc, no to tym samym jest osłabiony delikatnie i psychicznie, i duchowo. No i wtedy złe duchy mogą podsuwać różnego rodzaju myśli, na przykład, nie? Żeby uciec w alkohol, żeby, załóżmy, nie czuć tego, jakaś tam sytuacja, się rozczarowałaś albo się rozczarowałeś. No i emocjonalnie wszystko w tobie kipi. Nie wiesz, jak sobie poradzić z tą sytuacją, bo nie prosisz na przykład Jezusa, nie? Nie prosisz Matki Bożej o pomoc, nie jeździsz na adorację do żywego Jezusa, nie prosisz o pomoc, może nie traktujesz jeszcze poważnie słów Pana Jezusa, który zachęca cię do czuwania, czuwajcie i módlcie się nieustannie. Święty Piotr zachęca nas, albowiem diabeł jak lew ryczący krąży, aby kogoś pożreć. Dlatego czuwajcie i módlcie się w każdym położeniu. Nieustannie czuwajcie i módlcie się. No i demony będą chciały, jak nie potrafisz z tymi emocjami radzić, nie radzisz się Jezusa, żeby ci pomógł, albo Matki Bożej, no to otwierasz tym samym w swoim sercu, jakby osłabiona trochę jesteś. I demony mogą ci podsunąć jakąś myśl, żebyś tylko uciekła nie na adorację do Pana albo w modlitwę, tylko w jakąś używkę może, która ci tylko da na chwilę ukojenie. Ale sam wiesz dobrze, ja z doświadczenia mogę powiedzieć, bo jestem trzeźwiejącym alkoholikiem, brałem też narkotyki w życiu, i na chwilę człowiek się czuje jakieś tam wow, jest, nie? Jest fajnie. Brechacie się, albo jak się zajaracie, brechtacie się, nie? Z byle czego. No ale jak się coś jeszcze wciągnie, to następnego dnia jest katastrofa. Psychicznie człowiek się czuje, niezaciekawie. No i w tym przypadku, jeśli nie możesz z czym się zmagać, jeżeli nie potrafisz oddawać tych spraw wszystkich Jezusowi,
z którymi się zmagasz, nie prosisz go o ratunek, no to jak uciekasz w różnego rodzaju używki, no to już demony wygrały, bo później próbują cię podsuwać takie myśli, żebyś tylko się usprawiedliwiała, usprawiedliwił swoją decyzję, swoje grzechy, jakieś upodlenia, nie? Bo nie wiadomo, co tam się dzieje na tych imprezach różnych. Dziewczyny piją, mężczyźni piją, ćpają, nie wiadomo, do czego tam dochodzi później. Trzeźwe myślenie już nie jest trzeźwe. Także i następnego dnia człowiek się czuje paskudnie. I demony będą próbowały podsunąć ci jakąś myśl, taką, żebyś tylko usprawiedliwił się z tego zachowania, że to nie jest grzech, że tak wszyscy robią, że na tym polega życie, że to jest takie rób to, co chce, ta, nie? I żebyś tylko ty to łyknęła, łyknął te myśli, bo człowiek, który nie wie, jak działają złe duchy, jak oddziaływują, jak podsuwają myśli, to może stwierdzić, że ta myśl jakaś tam się pojawiła w jego głowie, no ale co? Nie czuwa. Tylko tą myśl, załóżmy, łyka, no i a wszyscy tak robią, nie? I demon znowu wygrywa. Bo usprawiedliwiłeś się, popełniając jakiś grzech, jakieś cudzołóstwo na przykład, nie? Albo jak niektórzy, nie? Gdzieś tam idą ćpać, na przykład żona o tym nie wie, albo mąż. No i później w domu co? Mówią, kocham cię, jest fajnie, jest dobrze. Ale w sercu człowiek nosi te wszystkie kłamstwa, musi bez przerwy oszukiwać, nie? Żonę tam czy męża. No i później w domu rodzą się kłótnie, demony się cieszą, ale w domu jest kłótnie, krzyki, ludzie się nienawidzą, no a demony się cieszą, dlatego trzeba zawsze nie dopuszczać do takich sytuacji. Zobaczcie, no, wiemy, co z nami się dzieje, jak wypijemy ostro jakieś melanże. Są jakieś cugi po kilka dni, później jakieś psychika nam po prostu nie wyrabia, jakoś telepie nas wszystko, są jakieś lęki. Boimy się wyjść z domu, w ogóle do sklepu. Myślimy, że wszyscy na nas patrzą. A my dalej pijemy, nie? Zobaczcie, jak to jest, nie? Że człowiek się nie nauczy na błędach. Dlatego lepsza jest, lepszy, jak to się mówi, gram zapobiegania niż tona leczenia. Dlatego lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Na przykład, albo ktoś ma problemy z pornografią, z masturbacją. No i też chce z tego wyjść. No i załóżmy, jakiś tam już dłuższy czas jest czysty. Prosi Matkę Bożą o czystość. Modli się do świętego Józefa o czystość, żeby uczył tej czystości. Powierzasz swoje życie Jezusowi. No, ale demon będzie chciał wrócić, będzie chciał z powrotem, bo to jest słaby punkt tego człowieka. Dlatego w tych wszystkich takich kwestiach, jakichś słabych, musimy być bardzo, bardzo ostrożni, bardzo czujni. Jeżeli my nie będziemy w jakichś pokusach, chociażby jakichś delikatnych, najmniejszych, nie prosili Jezusa o pomoc, to w swojej słabości upadniemy. Jeżeli człowiek nie prosi Boga o pomoc, a tym bardziej jeszcze są tacy, którzy mówią, że ja jestem mocny, ja jestem mocna, ja sobie poradzę. To jest ściema, kochani. To jest ściema. Myślę, że to nawet zły duch może podpowiadać ci, żebyś uważał się za jakiegoś mocnego, mocną, że poradzisz sobie, dasz sobie radę, że tam poprzestaniesz na kilku piwkach albo poprzestaniesz na jednej ścieżce. No, sam dobrze wiesz, tak się nie kończy. Albo jak się kończy, no to czujesz się fatalnie następnego dnia. Dlatego mówię, no lepszy jest gram zapobiegania niż tona leczenia. Demony, pamiętajcie, że demony nie śpią. Demony cały czas krążą, kogo by pożreć. One nienawidzą ludzi, bo my możemy się zbawić, a one już wybrały inną drogę, drogę potępienia. A dla nas Bóg dał swojego Syna. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Pan Jezus uczy nas. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I
Wiem, że jest ciężko. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, no, że też zaliczałem upadki na drodze do Chrystusa. Też gdzieś ulegałem pokusom. No, człowiek ciągle się uczy, tak? Ciągle się uczy. I może zobaczcie, no, święty Piotr, Pan go jednak wybrał. On zaparł się Chrystusa, powiedział, że nie zna go, a był jego praktycznie najbliżej. Jezus go później wybrał, wcześniej wybrał w sobie, można powiedzieć, nie? Bo powiedział, ty jesteś Piotr, czyli skała. Na tej skale zbuduję kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Ale też mówi później do nas Jezus, że wąska jest ścieżka, żebyśmy szli wąską ścieżką, wąską drogą, bo ta szeroka, taka droga pełna jakichś uciech, zaspokojania tylko własnych żądz, właśnie jakieś ćpanie, chlanie, takie życie, marnowanie swego życia, niby że jest fajnie, a tak naprawdę to jest droga, no, ku taka przestronna, dużo ludzi to robi, nie? I to jest nieświadomie, jakby straszają się, no, sami może nieświadomie wybierają te miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego no, warto jest dzisiaj się zastanowić, no, kochani, no, życie wieczne nas czeka, ale o życie wieczne trzeba walczyć, o czystość serca, o czystość umysłu, o trzeźwe myślenie, czyste serce, czystą duszę, prosić Jezusa, Panie, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha Twojego. Daj mi, Panie, łaskę dobrego sumienia czystego. Pokaż mi moją grzeszność. Daj mi łaskę, Panie, taką, żebym ja żałował za te grzechy, żebym naprawdę żałował, żebym zapłakał, że Cię zraniłem, że Cię zaparłem się Ciebie, że Cię zdradziłem, że wolałem jakieś ścierwo niż Ciebie. Drogę, moją drogę. Ty jesteś prawdą, Jezu. Uświęć nas w prawdzie. Często tą modlitwą modlę się przed Najświętszym Sakramentem. Uświęć, Jezu kochany, nas w prawdzie. Uświęć moje serce w prawdzie. Warto się zastanowić, kochani, to nie są żarty. Jezus daje nam Ewangelię, daje nam wskazania, jak mamy postępować, jak unikać demonów, złych duchów, okazji nawet do popełnienia złych rzeczy. Nawet okazji trzeba unikać. Choćby miało coś pozór zła, już trzeba tego unikać. Trzeba omijać szerokim łukiem miejsca, do których się kiedyś, załóżmy, chodziło. Bo wtedy może demon zaatakować i możesz ulec pokusie i zostać w jakimś, na przykład, załóżmy, nie wiem, z kimś, kto ćpa. No i możesz ulec pokusie. Dlatego warto jest prosić Boga, żeby stawiał na Twojej drodze świętych ludzi, którzy będą Cię wspierali modlitwą, postem na przykład. Ktoś za Ciebie oferuje, jakiś przyjaciel, post, żebyś trzymał się, trzymała się duchowo, w pionie, żebyś zawsze szukała pomocy u Jezusa, u Matki Bożej, u świętego Józefa, u świętego Michała Archanioła, jak przychodzą pokusy. Właśnie, pomódlmy się tą modlitwą. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, jeszcze może zawierzmy nasze serca, nasze życie dobrej naszej kochającej Matce Maryi, którą Jezus pod krzyżem dał dla ucznia. Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta, Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kochani, polecam się w Waszej modlitwie i pamiętajcie, czuwajmy, czuwajmy się, zbawiajmy, korzystajmy z sakramentów świętych, bo to daje wiele mocy, wiele siły. Sam Jezus jest w Komunii Świętej, także przystępujcie jak najczęściej do sakramentów, będziecie bardzo, bardzo umocnieni. Będziecie mieli światło Boże w sobie, samego Jezusa Chrystusa, kochani, mądrość odwieczną. Także ściskam Was mocno. Życzę Wam miłego wieczoru. Z Bogiem.